Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa ekspozycja i kolejna sztuka nowej Kii EV9 dostępna od ręki. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia EV9, czyli duży 6 lub 7 miejscowy SUV, zależnie od wersji wyposażenia, w tym przypadku akurat 6, 384 konie mocy, 700 Nm momentu obrotowego, przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 5,3 sekundy, akumulator o pojemności 99,8 kWh i deklarowany zasięg w wersji GT Line 505 km. I muszę powiedzieć, że w mieście ten zasięg spokojnie będzie osiągalny. Wersja wyposażenia GT Line w kolorze, albo inaczej, wersja GT Line z obrotowymi fotelami, dachem panoramicznym w kolorze Iceberg Green. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 386 900 zł, jeśli dobrze pamiętam. Finalna cena oczywiście uzależniona od formy zakupu czy też negocjacji. Zapraszam do kontaktu. No i samochód dostępny od ręki. Więc jeśli ktoś szuka kosztów jeszcze w tym roku, proszę bardzo. Reflektory Full LED, inteligentne, adaptacyjne reflektory Full LED. Oczywiście masa systemów wsparcia kierowcy, system hamowania autonomicznego, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania z opcją zatrzymania, monitoring martwego pola, system zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego, system zdalnego parkowania, równoległego, prostopadłego, skośnego. No i co najważniejsze, gabaryt 5 metrów długości, 1,98 m szerokości, 1,78 m wysokości, rozstaw osi 3,10 m, a to pozwala, żeby naprawdę 6 czy 7 pasażerów komfortowo tym samochodem jeździło, podróżowało. Plus do tego takie bariery jak masaż w fotelu kierowcy, jak właśnie wspomniane obrotowe fotele, tak jak w tej konfiguracji, za chwilę Wam je pokażę. Wielkie koła 285-45R21, kamera 360. Proszę bardzo, samochód zdalnie sterowany. LEDowe światła cofania, LEDowe światła z tyłu, z przodu. Zajrzyjmy do środka. Chowane klamki. Te klamki mogą się automatycznie wysuwać po podejściu z kluczykiem. Mogą, bo można to ustawić z poziomu komputera. Tak wygląda wykończenie wersji GT Line. Wszystko wykończone na miękko, sporo materiałów z recyklingu. Tutaj masaż fotela kierowcy, albo masaż kierowcy, masaż w fotelu kierowcy. Podgrzewana kierownica z dwustopniową regulacją. Podgrzewany fotel, wentylowany fotel i dwie pamięci fotela. Tutaj elektroniczna blokada tylnych szyb i drzwi. Otwieranie gniazda ładowania, otwieranie maski i schowka z przodu, bagażnika przedniego, bagażnik z tyłu, ręczny, wyłączenie systemów trakcji, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach, pełna elektryczna regulacja. Ta kierownica również jest z pamięcią i również będzie się podnosiła, tak żeby ułatwić wysiadanie. Może się podnosić, bo to również można ustawić z poziomu komputera. Cyfrowe zegary. 12,3 cala, 5,3 cala do klimatyzacji i kolejne 12,3 cala pod nawigację, pod Kia Connect. Tutaj mamy nowy system nawigacji i po aktualizacji CarPlay i Android Auto działają bezprzewodowo. Kierownica, ciekawy kształt, mi się podoba, ścięta u dołu i u góry.
podgrzewana, skórzana, wielofunkcyjna, aktywny tempomat, odległość do auta poprzedzającego, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy, tryby terenowe. To logo, to jest ciekawe, jest podświetlane. Po raz pierwszy w marce Kia. Tapicerka ze skóry wegańskiej. I tym razem jasna tapicerka. Ładnie to wygląda. Zobaczcie, w ilu płaszczyznach jest regulowany ten fotel. Mamy tu również funkcję Easy Lounge, czyli funkcja rozkładania fotela tak do tej pozycji takiej ergonomicznej odpoczynku. Zobaczcie, i podnóżek się rozkłada, i oparcie. Zapewniam, że w takich warunkach można czekać, nawet jeżeli przyjdzie nam chwilę dłużej czekać na ładowanie. Widzieliście, kierownica również się opuściła. Ambientowe oświetlenie, dwutonowe ambientowe oświetlenie, czyli inny kolor może być tutaj i inny kolor może być tam. Tak samo tutaj. Kolor oczywiście do wyboru. Tutaj mamy ukryte przyciski haptyczne. Regulacja temperatury, głośność, czy włączenie radia tym przyciskiem albo pokrętłem. Trochę wejść USB-C do ładowania urządzeń przenośnych pod multimedia i ukryte gniazdo zapalniczki. Spoko. Czytnik linii papilarnych do przełączania między profilami kierowcy. Indukcyjna ładowarka. I pod tą roletą tutaj albo taki schowek, albo dwa ukryte na kubek. Dwa kubki. Podłokietnik ze schowkiem. Tutaj funkcja ustawienia fotela pasażera. Dwa uchwyty na kubek dla pasażerów z tyłu. No i jeszcze raz tapicerka GT Line. Fotel podgrzewany, wentylowany z masażem. Naprawdę wygodny. I ten zagłówek jest wow, to jest taka siateczka i naprawdę to jest mięciutkie, przyjemne w dotyku. Zagłówek oczywiście regulowany. I przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery wraca. No i góra, dół, wiadomo. I zajrzyjmy do tyłu, bo tutaj naprawdę robi się ciekawie. Zobaczcie, jakie te drzwi są długie. Ale jeżeli byłoby mniej miejsca na parkingu, no to pewnie trzeba by się tutaj trochę przyciskać, ale to i tak lepsze niż te drzwi podnoszone do góry w niektórych markach. Roletka. Te fotele również zwentylowane, podgrzewane. Ambientowe oświetlenie, miejsce na butelkę i fotel. Teraz można swobodnie wsiąść do tyłu. Wszystkie cztery fotele z tyłu mają isofiksy, czyli w sumie cztery. Regulacja kąta nachylenia oparcia i tutaj tak samo przesuwanie w przód. Tutaj podłokietnik. No i tak jak widać, ten fotel można albo obrócić o tak, żeby ułatwić komuś wejście, wpięcie dziecka w fotelik, albo obrócić w drugą stronę i w ten czas mamy fotel tyłem do kierunku jazdy. Te materiały tutaj ładne, przyjemne w dotyku. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem do samochodu. I zobaczcie, nawet w wersji 6 czy 7 miejscowej, jeżeli na środku byłaby kanapa, to tu nadal mamy 333 litry pojemności przestrzeni bagażowej i to jest naprawdę wow. Miejsce na roletę. Proste rozwiązania są zawsze najlepsze. Mało który z producentów stosuje takie rozwiązanie. To jest też niezłe. Pełna elektryka. Tutaj jest awaryjne otwieranie bagażnika. Gniazdo zapalniczki. Tutaj tymi przyciskami regulujemy kąt nachylenia oparcia. Również elektryka, USB-C dla pasażerów w ostatnim rzędzie. I z tego miejsca również możemy złożyć te fotele tam. Czyli drugi rząd też możemy regulować. Mało tego, drugi i trzeci rząd możemy regulować również z panelu kierowcy. Gniazdo ładowania, poziom naładowania, akumulatora, zamykanie, wyłączenie planowanego ładowania i CCS.
I jeszcze raz. Ładny chromowany próg. Tutaj też taki plastikowy, żeby jakby ułatwić wsiadanie do tyłu. I dwuczęściowy dach panoramiczny. Sufit czarny, ale to jest taki fajny welur. Każdy z pasażerów ma swój nawiew. Tutaj osobna regulacja temperatury dla pasażerów z tyłu. Każdy ma swoją lampkę. No naprawdę jest nieźle. No i fotel pasażera. Pełna elektryka. W zasadzie ustawienia, no może trochę mniejszy zakres ustawień podparcia odcinka lędźwiowego, bo tu jest tylko przód, tył, natomiast tam jest chyba w czterech kierunkach regulowane. Deska, wszystko na miękko, ten ambient mi się bardzo podoba, że on jakby dobiega zza tego tutaj, zza tej wstawki. Ta wstawka zresztą ładnie wygląda. Naprawdę wow. Fotel pasażera również, wentylacja i podgrzewanie. Schowek. Tu jeszcze jest schowek, takie korytko. Podnóżek. Naprawdę duży zakres regulacji. Góra, dół, przód, tył. Nagłośnienie Meridian, 14 głośników, IntelliLink to się chyba tak nazywa, ale muszę powiedzieć, że tak jak, no ja nie bardzo mam słuch do tego, żeby to słuchać faktycznie, no to tutaj słyszę, że to naprawdę gra dobrze. Otwieranie franka z pilota albo z wewnątrz. Tu jest jeszcze kawałek schowka, ale to jest idealne miejsce na kable. To jest pakiet startowy kabli, który dostajemy z IV9. Tu jest kabel do gniazdka. I przejściówka pod właśnie kontakt 250 V. Ale najfajniejszy kabel to jest ten kabel. To jest ten pakiet na start. Czyli to jest kabel pod małą siłę, to się tak chyba nazywa, tak, czyli wpinamy po prostu w gniazdko siłowe, a to wpinamy do samochodu i tu na tym wyświetlaczu on nam będzie pokazywał zużytą moc i moc ładowania. 11 kW może podawać, więc no to jest taki, bym powiedział, przenośny wallbox. Jedziesz gdzieś do znajomych, bierzesz kabel ze sobą, wystarczy, że ktoś będzie miał gniazdko siłowe. Proszę bardzo, mało tego, a pokażę, ile energii zużyłeś, więc można się później rozliczyć. Za delikatnie. Jeszcze raz. Odskoczyła. Zasiądźmy na fotel kierowcy. Przycisk odpalania. Selektor zmiany biegów mamy tutaj. Fajnie widać, który bieg mamy wybrany. O, poduszki powietrzne w drugim rzędzie, lewy fotel włączona, prawy fotel wyłączona, czyli obrócenie automatycznie powoduje wyłączenie poduszek. Komputer pokładowy, przepływ energii i przeniesienie napędu. Statystyki zużycia energii. Informacje z asystenta pasa. Obraz z kamer pod lusterkiem. I na to zwróciłem uwagę podczas jazd testowych, zrobiłem trochę kilometrów, mniej więcej 1000. I co mi się rzuciło w oczy, to, że te kamery cały czas były czyste, te kamery jakby nie było kropelek, a to chyba dlatego, że ta soczewka jest zdecydowanie bardziej wypukła niż w innych samochodach. I kropelki wody się tutaj nie osadzają, ktoś o tym naprawdę pomyślał. Zasięg, prośba o aktywację Kia Connect, w tym samochodzie nie będziemy tego jeszcze robić. I panel startowy, nawigacja, dźwięki natury,
Jest tutaj kilka tych melodyjek uspokajających do wyboru. EV, czyli elektryk. Przyciski haptyczne. Regulacja temperatury, a tutaj jest ten mały wyświetlacz do klimatyzacji. Można też go rozciągnąć na cały wyświetlacz. Front, rear, czyli pasażerom z tyłu również można włączyć ogrzewanie fotela, tudzież wentylację lub włączyć na przykład właśnie klimatyzację. Lusterko, oczywiście fotochromatyczne, te boczne lusterka również są fotochromatyczne. Czyli one się automatycznie ściemniają, tak żeby nie oślepiać kierowcy, pasażerów. I cyfrowe lusterko wsteczne. Dobra jakość, co? Dach panoramiczny oczywiście otwierany, tudzież uchylany. No i selektor zmiany biegów, wsteczny, dynamiczne linie, informacja z czujników, drive, tutaj ponownie projektuję, jak samochód pojedzie, jak zajdzie przy skręcie, można również włączyć tak albo tak. Takie podsumowanie zjazdy. No i to, co chciałem jeszcze pokazać, to masaż w fotelu kierowcy. I mamy albo biodra, albo lędźwie, albo całe ciało. I to jest coś naprawdę wow. A tu jeszcze jest trochę ustawień. Asystent postawy, wygodne rozciąganie, system stabilizacji lędźwi podczas jazdy. Można ustawić czas. Tak samo tutaj. Intensywność i długość tego masażu. Oprócz tego samochód z funkcją cyfrowego kluczyka, czyli mając czy to Samsunga, czy iPhone'a, tak naprawdę do odpalenia, do używania samochodu wystarczy nam tylko telefon, nie musimy brać ze sobą kluczyka. Oprócz tego funkcja, opcja plug and charge, czyli na określonych ładowarkach podjeżdżamy pod ładowarkę. Oczywiście po aktywacji tej usługi podjeżdżamy pod ładowarkę, wpinamy kabel i samochód sam się skomunikuje z ładowarką i później dostaniemy po numerze nadwozia fakturę za ładowanie. No jest tutaj trochę udogodnień. Masa miejsca, masa przestrzeni, masa komfortu. Cena wysoka, ale biorąc pod uwagę konkurencję i ceny konkurencji w tym segmencie, gabaryt, myślę, że jest atrakcyjna. A i możliwości auta, również szeroko pojętej konkurencji, nawet z segmentu premium, myślę, że niczym nie ustępujemy. Ba, myślę, że będziemy się szybciej ładować niż cała szeroko pojęta konkurencja, nawet z segmentu premium. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 58-552-3636. Ten konkretny egzemplarz dostępny jest od ręki, jeśli inny kolor, zapraszam do kontaktu, będziemy szukać. Jest trochę egzemplarzy dostępnych w Polsce do szybkiego odbioru. Myślę, że z odbiorem spokojnie do końca tego roku. 58-552-3636. Dziękuję. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.